A w dzisiejszym filmie kremowa sukienka w niebieskie kwiatki, miętowa sukienka w kropeczki. Jest również coś dla fanek pasków, propozycja welurowa. Oczywiście nie może zabraknąć kwiatowych propozycji, długa sukienka maxi z różowym wykończeniem, długi niebieski kombinezon oraz coś dla fanek stylu safari. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam na mierzymy z Reserved. To już takie chyba ostatnie mierzymy wyprzedażowe, typowo letnie. Jest to ten moment, że można jeszcze coś upolować w naprawdę fajnej cenie. Także jeśli jesteście ciekawi, co zamówiłam, to oczywiście zapraszam do oglądania dalej. Pierwsza sukienka. Jest to taka sukienka delikatnie ażurowa, w takie niebieskie kwiaty na białym tle, także wskakuję w nią i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać na sylwetce. Pierwsza sukienka jest w rozmiarze XL i ma bardzo fajny, taki luźny krój. Bardzo podoba mi się to zestawienie kolorystyczne, właśnie tych cieniowanych kwiatków na tym takim delikatnie kremowym materiale. Ma fajną długość, bo jest taka do kolanka. Tutaj te takie falbanki przy rękawkach dodają takiej dziewczęcości. Wygląda to naprawdę bardzo ładnie. No niestety jest to poliester, więc no tak max do 25 stopni. Więc szkoda, że akurat przy takich sukienkach jednak zawsze muszą gdzieś ten poliester wcisnąć. Gdyby ta sukienka była z innego materiału, myślę, że byłaby naprawdę idealna. Kolejna sukienka, jest to sukienka w takim miętowym kolorze, w kropeczki, długość do połowy łydki, czyli to, co ja zazwyczaj noszę. Także wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać na sylwetce. Ta sukienka jest z wiskozy, również jest w rozmiarze XL i ona, jak widzicie, ma tutaj w talii taką gumkę, która jest dość luźna. Ona jest zarówno z przodu, jak i z tyłu. Sukienka z tyłu jest dłuższa, z przodu, tak jak widzicie, ma taką zakładkę, przez to też ta noga optycznie jest wydłużona. Ogólnie kolorek jest bardzo ładny. Jedyne, co bym w tej sukience zmieniła, to dekolt. Wolałabym, żeby on był taki troszkę bardziej wycięty, bo przy tym, mimo że on jest w serek, wydaje mi się, że za krótki i skraca nam trochę szyję. Tutaj w rękawkach są gumeczki. Ogólnie jest to poprawna sukienka, fajnie, że jest z wiskozy. Jest po prostu w porządku, sprawdzi się na pewno na wiele okazji, zarówno do latania na co dzień, jak i na jakieś nawet wieczorne wyjście. Myślę, że będzie jak najbardziej ok. Kolejna propozycja, jest to sukienka taka typowo letnia, w takie wakacyjne paseczki, mi się gdzieś typowo ten print właśnie kojarzy z wakacjami. Tutaj też ma takie marszczenie, także wskakuję w nią i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ta sukienka również jest w rozmiarze XL. Jak widzicie, na biuście leży całkiem ok. Jednak tutaj przez to wiązanie i przez to, jak te paski schodzą, mam wrażenie, że robi się tutaj taki trochę ciążowy brzuch i nie wygląda to zbyt korzystnie. Dodatkowo te cienkie ramionczka, ja zazwyczaj też preferuję te ramionczka troszkę grubsze, przez to, że mam po prostu większe ramiona i wtedy lepiej wyglądają trochę proporcje. Fajnie, że jest rozporek, bo podkreśla to nóżkę. No jest to taka typowo letnia plażowa sukienka. Wydaje mi się, że lepiej będzie wyglądała jednak na troszkę szczuplejszych dziewczynach, właśnie tutaj przez to, że optycznie ten brzuszek nam tworzy.
Kolejna sukienka jest z takiego jakby welurowego materiału, z tym, że tak jak możecie zobaczyć, ona przyszła w paczce taka wymiętolona, przez co się tak powygniatała i wygląda jak odbarwiona, ale to po prostu ten welur się tak jakby pougniatał. I szczerze mówiąc nie wiem, czy gdyby to wyprasował, to by dalej było takie, wiecie, w jednym kolorze. No nie chcę nic tutaj kombinować, bo nie chcę tego zniszczyć. No ale słabo, że to tak wygląda i powiem wam, że nawet gdyby mi się ta sukienka bardzo podobała, to bałabym się zostawić, bo nie wiem, jakby to po prostu wyglądało po praniu czy po wyprasowaniu, ale tak czy siak przymierzam i zaraz zobaczymy. Sukienka jest w rozmiarze XL i wyglądam w niej jak świnka Pepa na imprezie urodzinowej. No wygląda to naprawdę bardzo źle, jestem po obiedzie, co widać. I pierwsza rzecz jest taka, że no to nie jest w ogóle sukienka do mojej sylwetki. Ta struktura materiału jeszcze optycznie mnie powiększa. Tutaj ta taka ala gorsetowa góra tak jakby się rozjeżdża, ona jest na mniejszy biust, no i nie wygląda to dobrze. No nie, wygląda to tragicznie moim zdaniem i idzie to na pewno do zwrotu. Myślę, że to jest taki krój sukienki, który może dobrze wyglądać tylko na rozmiarze 36-38, no i po prostu na idealnych sylwetkach. No ja takich niestety nie mam, więc myślę, że świnka Pepa nie pogardziłaby mną w takiej stylizacji na imprezie. Kolejna sukienka, również w odcieniach różu. Mamy tutaj taką krótką sukienkę na takich właśnie już grubych, fajnych ramionczkach, także wskakuję w nią i mam nadzieję, że będzie wyglądała lepiej niż to, co mam obecnie na sobie. Ta sukienka jest w rozmiarze XL, jest w 100% z wiskozy, więc na lato super. Bardzo podoba mi się to zestawienie kolorystyczne, jest takie właśnie pozytywne, typowo letnie. Mamy kopertową górę, tutaj mamy ramionczkę taki grubsze z taką falbanką. Bardzo ładnie wyglądają plecy, mimo że to jest prosta sukienka, to właśnie przez to, że mamy te takie mini falbanki, wygląda to naprawdę fajnie i uroczo. Długość też jest jak najbardziej w porządku, do kolanka. W pasie mamy gumkę i tutaj jak widzicie trochę tego miejsca jest. Można sobie to zbluzować, jeśli wolicie na przykład troszkę krótsze sukienki. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ciekawa propozycja z tego zamówienia. Dalej mamy coś dla fanek sukienek maxi i tutaj mamy już taką typowo długą propozycję właśnie, o czekajcie, bo złą stroną wam pokazuję, z takim tutaj warkoczem ala przy dekolcie, także wskakuję w nią i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Kolejna sukienka również jest w rozmiarze XL i również jest z wiskozy. I ona wypada na naprawdę dużą. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca w ogóle w talii. Tutaj przy biuście też tego miejsca jest jeszcze sporo. Bardzo przyjemny materiał. Ma kieszonki, długość jest taka do kostki. I w zależności, wiecie, jak sobie tu podwiniecie na gumce, możecie tam o te parę centymetrów ją sobie wydłużyć bądź skrócić. Naprawdę bardzo przyjemna sukienka, także jeśli szukacie czegoś takiego typowo plażowego, wakacyjnego, to jak najbardziej możecie sobie sprawdzić. Kolejna propozycja to taki długi niebieski kombinezon w kwiatuszki. Dużo w ogóle rzeczy jest w tym princie właśnie w tej kolekcji, bo są też sukienki, spódniczki, ale kombinezon szczerze mówiąc pierwszy raz mi się rzucił właśnie w oczy, tak więc zamówiłam i zaraz sobie przymierzymy. Kolejna rzecz to taki długi kombinezon, który również jest w rozmiarze XL, jest z wiskozy, jest bardzo długi, bo jak widzicie stoi w wysokich butach i on przykrywa cały obcas. Ogólnie jest bardzo przyjemny, jednak nie do końca podoba mi się góra tego kombinezonu. Tutaj ma taki grubszy pas w talii i tutaj ten dekolt też jest jakiś taki dziwny, bo niby jest taki półokrągły,
ale coś tu nie do końca leży tak, jak powinno. Tutaj też jest taka gumka, więc może to jest kwestia tego, że ona się po prostu tak ściąga, ale wydaje mi się, że nie wygląda to korzystnie dla sylwetki, a na pewno nie dla mojej. Bardzo fajnie leży z tyłu, na pupie wszystko wygląda tak, jak powinno. No jednak mówię, ta góra przy mojej sylwetce mi się no niestety nie podoba. I już na sam koniec mam jeszcze taki krótki kombinezon, trochę w stylu safari, w takim oliwkowym kolorze, ale to jest taka wyblakła oliwka, bym powiedziała. Także jeszcze sobie go przymierzymy i zobaczymy. I ostatni kombinezon jest w rozmiarze 42 i on jest z Lyocellu. Z Lyocellu, Tencelu, ja tych materiałów nie odróżniam, nie potrafię wypowiedzieć nazwy, ale to jest dokładnie ten materiał. Jest on bardzo przyjemny, bardzo fajnie wydaje mi się, że też wygląda w nim sylwetka, ma kieszonki, ale nie wiem, kto wpadł na pomysł w kombinezonie zrobienia zamka z tyłu. O ile wygląda to fajnie, fajnie tutaj też wszystko łapie, no to żeby w ciągu dnia na przykład idziesz na mieście do toalety i się później ubrać w to z powrotem, no to będzie naprawdę niezły czyn, także jest to ubranie niepraktyczne, jednak wyglądające naprawdę całkiem nieźle. Dobrze, to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Koniecznie dajcie znać, czy coś wpadło Wam w oko. Jak zawsze zachęcam do komentowania, zostawiania łapek w górę i subskrypcji kanału, a my widzimy się już niebawem w kolejnych filmach. Do zobaczenia!